A po wszystkie potrzebne nam materiały udamy się do pobliskiego marketu budowlanego Patio Color. Cześć, jestem Amator Słup, martwiam Was w kolejnym filmie. Dziś mam do remontu taki oto pokój. Wszystkie jest, jak widzicie, już są zdemontowane, wszystkie meble wyniesione. Pozostały jedynie kołki tutaj na ścianie. Tam gdzie niegdzie przy podłodze gniazdko do zdemontowania oraz karnisz, żyrandol, włącznik, no i gniazdko, to już mówiłem chyba. No i co, tutaj jeszcze mamy tą ścianę do wyrównania. Czekajcie, będzie tu gdzieś widać. No, po prostu jest nierówno, to później z boku, z ujęcia innego wam pokażę, że jest nieładnie. I tak, na ten zielony będą te trzy ściany, a na ten fioletowy będzie tamta ściana. Materiały już wszystkie czekają za drzwiami z Patio Color. Jeszcze jeden temat jest, że musimy z tego gniazdka sobie poprowadzić prąd tutaj, bo tu będzie taka lampka, a dobra, w przedpokoju została, to zaraz wam pokażę, a zapewne pokażę wam to w ogóle w innym filmie. Dobra, to lecimy z tematem. No dobra, to rozpoczynamy zabezpieczenie podłogi, chyba wszystko widać. Taśma jest, 15 metrów kwadratowych raczej starczy. I tak, będę sobie w tą stronę dokładu. Jakbym w tą stronę dawał, a tu prawie nie mam miejsca pod drzwiami, to mógłbym wtedy zahaczać. Dlatego w tą stronę będzie moim zdaniem najlepiej. Dobra. Na razie sobie jakoś to wyrównajmy. Od razu już tu sobie dopasujemy. W sumie cienkie jest to. Wystarczy pourywać. I pierwszy pasek wam pokażę, resztę już na statywie damy i timelapse'a zrobimy. To w sumie niepotrzebnie. Tam wyrywałem. Wszystko damy trochę od krawędzi. Podłogę wcześniej już odkurzyłem.
Więc dołożymy. Teraz mamy naciągnięty miarę. Mamy, dobre. Reszta taśmą jeszcze. Taśma to jest chyba ta najszersza Blue Dolphina. Nie wiem, później to najwyżej podam. Tu sobie z automatu też od razu jadę. Z tym paskiem. A ten kawałek jest trudny. Trzyma. To się nie przejmujemy. Oczywiście otwierają. Dobra. I jeszcze pozostałe paski, ale to już nagram z innej perspektywy w przyspieszonym tempie, żeby was tu nie zanudzać. No dobrze, farbę mamy już rozmieszaną, wlaną, także co, zaczynamy malowanie. Pierwszą warstwę robię w tą stronę, potem od okna, czyli krzyżowo maluję. Tu jest teleskop Anzy, wałek, nie wiem co to, jak to dokładnie jest. Także teraz tam parę machnięć wam pokażę. I resztę już potem zrobimy przyspieszeniem. Więc tak, ja potrzebuję ten duży wałek, na razie moczyłem. Ja generalnie robię tak, że biorę sobie mały wałek, lecę wszystkie krawędzie przy suficie. On ma tutaj też włosie, także malując, maluję także narożnik. Tutaj nie będzie tak do taśmy, tylko tak jak teraz jest. Także tutaj nie potrzebuję pędzelkiem odcinać, tylko od razu wszystko sobie robię jednym wałkiem. Już nie będę brudził teraz małej kuwety dla tego wałka, żeby sobie wejść na drabinę. Gdyby to były jakieś półeczki, jakieś tam drobnostki, to tak, to owszem. Można by małą kuwetę wziąć. A tak to sobie już z dłużej poradzę, bo później jest więcej mycia jak tego malowania, tak? No i też pamiętam, znaczy przynajmniej ja tak robię, że najpierw sufity, później ściany. Jak sufity malujemy, no to z reguły właśnie tak jak ja, odcinamy tutaj i brudzimy ten kolor, tak? Ale biały najłatwiej jest tak naprawdę zamalować. I co? No i malujemy, no. Powolutku i do przodu. Trochę sobie polatamy, no ale już... Znaczy równie dobrze mógłbym teraz tutaj taśmą poodcinać i dopiero malować. Ale to szkoda czasu, bo i tak później będę na sufit kleił taśmę. Więc na jedno wychodzi. Naprawdę. Nagram już wszystko chyba z kamery na głowie. Nie będę tam stawiał kamery z boku. Co tu za robaczek jakiś? Albo ustawimy. Czy tu?
Ryba. Bobaczek. No, o, teraz jak nagram film, to będę wiedział, ile sufit malowałem minut. Czy wiadomo, to jest pierwsza warstwa, drugą po około 4 godzinach, tak? Dajemy. Oczywiście jak macie jakieś brudne siany czy coś, to należałoby je umyć mydłem malarskim, a czasem je zagruntować. Tu to było malowane, nie wiem, 4 lata temu około, więc tragedii nie ma. Okno też zbytnio nie powinno być uchylone, ale ja akurat sobie z nim dam radę. No tak, jakby było gorąco czy coś, no to lepiej nie, no bo nam farba przysycha. Jak jakieś właśnie tutaj są smarki, to nam to moment schnie i potem to wszystko widać. I od nowa do poprawy. Także jest film na kanale, także zapraszam, znaczy jak go robiłem, tak, gotowych elementów, no ale to jako taka ciekawostka jest film. Kończymy odcinanie, teraz ruszamy na duży wałek i robimy sobie przerwę, w której sobie powyrywam wszystkie te kręty, poszpachluję to. Też jeszcze nie wiem, czy nagram, znaczy czy zmontuję to jako oddzielne odcinki, malowanie ściana, malowanie sufitów, czy wszystko razem dam w jakichś tam częściach. Bo też wiem, że na pewno takich długich też nie chcecie oglądać filmów, bo to jest trochę za długie. No to za 2 godziny na pewno materiał nagram. Ale rzeczywiście będę chwilę tutaj siedział. Dobra. Czyli co, mamy wszystko poodcinane. Duży wałek. Czy to nie jest największy? Największy to jest Wostera, chyba 55 cm. Nie, już. Już go zamoczałem, dobra. Staramy się jeszcze to, co małym, znaczy małym wałkiem odcinaliśmy, żeby tą farbę tutaj rozsmarować. Ciekawe, czy na kamerę już coś skapło i jakaś kropka jest na środku ekranu, no zobaczymy. No. Oby nie. I staramy się równomiernie, pasek przy pasku, malować. Czy wiecie, to jest na razie pierwsza warstwa. Jestem jeszcze pół biedy. Przy drugiej warstwie musimy się bardziej starać. No dobra, i mniej więcej w ten sposób malujemy całość. Dobra, przyspieszam i wracam do Was przy drugiej warstwie.
No dobrze, pierwsza warstwa nam podeschła. Nie wiem, czy to widać, ale dobrze wyszło, nie ma jakichś tam zacieków. Tu jedynie możecie widzieć jakieś takie nierówności przy żyrandolu, ale tutaj gładź nie jest perfekcyjna. No ale to już nie do mnie należy. Gładź będzie na tej ścianie jeszcze po części robiona, ale to jeszcze nie teraz, najpierw sufit. A, już wszystko też mam poodcinane boki. Także już lecę tylko teraz w tą stronę. Czy halogenik. Żeby widzieć, co się robi. I tak samo, tak naprawdę, jak tam lecimy. Znaczy tak to samo, co przed momentem widzieliście, robię teraz, tak? Tylko bardziej dokładniej. Chociaż jeżeli i pierwsza, i druga warstwa będzie dokładnie, no to będziemy mieli efekt, tak? A jak będziemy się nie starać, porobią nam się zacieki, no to kolor będzie, ale efektu nie będzie. No ale przy malowaniu też dużo zależy od gładzi, tak? Musimy o tym pamiętać. Dociskamy wałek. I tak jak widzicie, najlepiej jest też pod halogen malować lub przy dobrym świetle dziennym. Bo wtedy widzimy wszystkie niedoskonałości, tak? Tak jakbym malował na ślepo, no to mogłyby wychodzić różne niefajne rzeczy. No dobra, to lecimy dalej. Kamerę widziałem, że usufiłem, ale już umyłem. Powiem wam tak, tym bekersem maluję pierwszy raz. Wcześniej malowałem też bekersem, ale kuchnia, łazienka to jest zwykły designer white. To tamten chyba był deko lepszy, mi się wydaje, ten kuchnia, łazienka. Znaczy chyba miał lepsze krycie, aczkolwiek na nim nie to porównywać. Ale ten też jest dobry. Moim zdaniem trochę lepszy nawet od magnata. Bo też ostatnio malowałem sufit magnatem, ale nie byłem zbytnio z niego zadowolony. A tu mamy fajną, gęstą farbę, która nam kryje. Znaczy magnat też kryje, ale był rzadki. I kapał z wałka. To też trochę kapie, ale to nie jest to co magnat, tak? Wtedy to było wszystko mazane. No i co? No malujemy. Nie będę się chyba rozgadywał. Tylko przyspieszę. I w pół minuty zobaczycie, jak sufit jest pomalowany, tak? Ale o, nie wiem, czy to teraz wszystko ładnie widać. Dociskam wszystkie te farfocle. Rozsmarowywuję, że tak powiem, rozwałkowywuję. I mam piękną strukturę. Dobra, i to by było na tyle. Już teraz następny odcinek nagram zrobienia ścian, tutaj gładzi na tej ścianie i tam innych pierdół. Sufit myślę, że wyszedł bardzo dobrze. No zaraz już jakaś godzinka minęła, jak on wysechł. Teraz może go tak ładnie nie widać pod te halogeny. Zresztą zobaczcie, jak spojrzycie, nie ma nigdzie jakichś smug, jakichś niedoróbek. No w dzień może jak słońce jakoś mocniej zaświeci, to będzie widać, ale tutaj ja nic nie widzę, tak? Jakiś niepokojący oznak, także mogę się zabierać za dalsze etapy. Także co, dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to Słupmat, cześć!